Cześć, to Karol Roneo. Podobno żadna kolekcja zegarkowa nie może istnieć bez Omegi Speedmastera Moonwatch. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy model w ramach tej linii, edycję limitowaną na 45-lecie wyprawy Apollo 13. Chroneo.pl to serwis, na którym możesz kupić, wymienić lub sprzedać swój zegarek. Wejdź na naszą stronę i sprawdź naszą aktualną ofertę. Odnosząc się do mojego wstępu, to obecnie nie mam w mojej kolekcji żadnej Omega Speedmaster Moonwatch. To upożyczyłem na chwilę i zacząłem się zastanawiać w sumie, czemu nie mam. To jest tak przepiękny zegarek. Tak sobie przypomniałem, czemu kiedyś miałem i oczywiście zapomniałem już do tego czasu, dlaczego go sprzedałem. Pewnie chciałem mieć po prostu jakiś inny, ale chyba czas wrócić i ta wersja mi o tym przypomniała. Mógłbym o niej opowiadać pewnie długo od strony historii, od strony tego, że pojawił się tutaj Snoopy, że jest to edycja limitowana, która na początku kosztowała 25 tysięcy, dzisiaj kosztuje około 150. Całej historii współpracy z NASA, historii Snoopy Awards, historii tego, że ten zegarek powstał na 45-lecie misji Apollo 13. Ale jeżeli chcecie to zagłębić, to zachęcam Was do pogłębienia tematu w internecie. Ja bardziej bym chciał po prostu, jak zawsze, opowiedzieć, co sądzę o tym zegarku, bez całej historii, otoczki, ceny. Oceniając go w miarę możliwie po prostu za to, jakim jest zegarkiem. I powiem Wam szczerze, że on jest naprawdę świetnym zegarkiem. Te zmiany niby nie są drastyczne. Biała tarcza zamiast czarnej, tutaj pojawił się Snoopy, jakieś dodatkowe napisy, ceramiczny bezel zamiast stalowego, trochę inny pasek. No tego już trochę jest oczywiście, ale to dalej jest Moonwatch i to dalej w esencji jest bardzo podobny i bardzo tożsamy zegarek z oryginalnym projektem. Ale to, co mi się najbardziej podoba w tej limitowanej edycji ze Snoopym, to, że rzadko kiedy te drogie zegarki w szczególności mają jakiś dystans i mają jakieś puszczenie oka. I ten zegarek ma absolutnie. No zobaczcie, tutaj oczywiście jest Snoopy z tyłu, ale on jest zrobiony z białego złota, czyli nie jest to najtańsza pewnie możliwe metal do zrobienia Snoopiego i wygląda prześmiesznie, ale to wszystko właśnie jest biżuteryjne, jest wykonane z takim pietyzmem jak szwajcarskie zegarki. Ale nie ma w sobie takiego nadęcia. Ten zegarek mnie absolutnie tym ujmuje. On mi przypomina, że w zegarkach tak naprawdę chodzi o to, żeby się nimi cieszyć. Żeby odrzucić trochę na bok właśnie wzrost wartości, jaki będzie zwrot z tego, że potrzebam ten zegarek 5 lat. Chociaż ten zegarek jest definicją wzrostu wartości. No bo zobaczcie, on rósł z 25 tysięcy na 150 tysięcy. Można powiedzieć, że to najlepsza możliwa inwestycja, jeśli komuś się udało go dostać. Nawet później go kupując, można było na tym dużo zarobić. Ale co z tego? On po prostu jest fajny. Patrząc na niego, nie myśli się o tym, ile on kosztował, ile zarobił, tylko że ma Snoopiego. Że z tyłu jest Snoopy z białego złota. Że ktoś padł na pomysł, żeby zrobić Snoopiego z białego złota. Też ta historia, wiecie, no, ten Snoopy tak naprawdę pokazuje dość istotny projekt z punktu widzenia kosmonautyki i NASA, ale dalej pokazuje, że nie wszystko w życiu musi być tak strasznie poważne. I myślę, że radość z posiadania zegarka, który za każdym razem, gdy na niego patrzysz, ci to przypomina, to musi być naprawdę fajna rzecz. Żałuję, że go nie mam, strasznie. Bardzo bym go chciał. Kosztuje bardzo dużo pieniędzy, więc wątpię, żebym go kupił. Nawet przez tą chwilę, gdy miałem z nim szansę poobcować, to właśnie się czułem tak, że moje życie nie jest aż tak poważne, jak mi się wydaje, i że Snoopiego mieć na tarczy to jest coś, co jest magiczne.